Otwieram 22. sesję Rady Miejskiej. Zgodnie z artykułem 14 ustawy o samorządzie gminy sesja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, gdyż na stanie 15 radnych obecnych na sesji zgodnie z listą obecności jest 14 radnych. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz przybyłych na sesję gości. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Panie i Panowie Radni, pozwólcie, że przedstawię proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu z 19, 20, 21 sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Punkt czwarty, informacja o pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym. Punkt pierwszy, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Podpunkt drugi, Komisji Gospodarczo-Finansowej. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 1 lutego do 29 lutego 2012 roku. Punkt szósty, sprawozdanie na temat stanu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem organizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy Nowy Staw za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. Punkt siódmy, interpelacja i zapytanie radnych. Punkt ósmy, podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Uchwały w sprawie. Pierwszy, zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok. Drugi, zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Trzecie, zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Czwarte, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nidowo, gmina Nowy Staw. Piąte, wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Szósty, określenie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych. Siódmy projekt dotyczący przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w 2012 roku. Ósmy, w sprawie zmian do statutu gminy Nowy Staw. Punkt 9 porządku obrad, zapytanie i wolne wnioski radnych oraz przybyłych na sesję gości. 10 informacje i komunikaty. 11 zakończenie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki, przytrzymanie dłużej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przez Radę przyjęty. Punkt trzeci porządku obrad. Przyjęcie protokołów z 19, 20, 21 sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Czy są uwagi do protokołu z 19 sesji? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 19 sesji? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że protokół z 19 sesji został przez Radę przyjęty. Czy są uwagi do protokołu z 20 sesji? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że protokół z 20 sesji został przez Radę przyjęty. Czy są uwagi do protokołu z 21 sesji? Nie widzę.
widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że protokół z 21 sesji został przez Radę przyjęty. Punkt czwarty porządku obrad. Informacja o pracy Komisji Sprawy Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym. Podpunkt pierwszy. Informacja Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska. O przedstawienie informacji proszę przewodniczącego komisji, pana Bogdana Kontrola. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska odbyła jedno posiedzenie 19 marca, na którym rozpatrywano niżej wymienione sprawy. Punkt pierwszy. Przyjęto informacje na temat stanu budżetu placówek oświatowych. Była tu dyskusja z udziałem przedstawicieli przedszkola szczególnie. Podpunkt drugi. Rozwoju demograficznego miasta i gminy Nowy Stan w latach 95-2011. Mając tu szczególnie na uwadze rozbudowę w przyszłości szkoły podstawowej nr 2. Punkt drugi. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok. Zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Litowo gmina Nowy Staw. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Określenia szczegółowych zasad przyznawania i płatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych. Siódmy projekt przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w 2012 roku. I ósmy, zmian do statutu gminy Nowy Staw. Punkt trzeci. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję burmistrza w sprawie udzielenia dotacji na tworzenie warunków rozwoju klubów sportowych na terenie gminy Nowy Staw. Punkt czwarty. Przedstawiono wstępną informację na temat wycinki drzew na terenie sołectwa Półmieścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Jeśli nie ma, stwierdzam, że informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. Podpunkt drugi. Informacja pracy Komisji Gospodarczo-Finansowej o przedstawieniu informacji proszę przewodniczącego komisji, pana Witolda Rodzickiego. Informacja pracy Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym. Komisja Gospodarczo-Finansowa w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. 20 marca, na którym to podjęto następujące tematy. W punkcie pierwszym przyjęto informację na temat w punkcie pierwszym budżetu w placówkach oświatowych, w punkcie drugim kształtowanie się tendencji demograficznej w gminie Nowy Staw w latach 1995-2011. Punkt drugi. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie w punkcie pierwszym zmiany w budżecie miasta i gminy na 2012 rok. Po punkcie drugim zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Po punkcie trzecim zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Po punkcie czwartym przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lidowo w gminie Nowy Staw. Po punkcie piątym wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Po punkcie szóstym określenia szczegółowych zasad przyznawania i płatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych. W punkcie siódmym przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w 2012 roku. I pod punkcie ósmym zmian do statutu gminy Nowy Staw. W punkcie trzecim komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję burmistrza w sprawie dotowania sportu kwalifikowanego w naszej gminie. Członkowie komisji uzyskali także wstępną informację na temat wycinki drzew na terenie sołectwa Półmieście 27 marca 2012 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej?
informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości. Punkt 5 porządku obrad: sprawozdanie działalności burmistrza Nowego Stawu za okres od 1 do 29 lutego 2012 roku. O przedstawienie sprawozdania proszę burmistrza Nowego Stawu pana Jerzego Szałasa. Szanowni Państwo, informację taką oficjalną Państwo otrzymaliście, ale jak zawsze powiem, co jeszcze się działo w tym czasie. Proszę Państwa, jest taki temat bardzo teraz trudny dla rolników, ponieważ w czasie zimy wymarły dużo sprawy. Chciałbym, mimo tego, że nikt z rolników nie zgłaszał jeszcze do urzędu oficjalnie, pani radna Anna Sikorska wczoraj do mnie przypomniała. I tak? Wczoraj zgadza się, zgadza się. Rozmawialiśmy wczoraj, i myślę mimo wszystko o jednak powołaniu komisji, która by szkody oszacowała, ale komisja taka musi być zaakceptowana przez swoje dobre, po to, żeby w przyszłości te protokoły ewentualnie rolnikom umożliwiły pozyskania pewnych możliwości, łatwiejsze finansowanie gospodarstwa. Może coś wojewoda albo rząd podejmie decyzję, a takie protokoły będą podstawą do ubiegania się. A więc taką komisję będę chciał powołać jak najszybciej z uwzględnieniem akceptacji wojewody, bo jest to ważne, co musi ta komisja spełnić. Proszę Państwa, przy szkole, jak Państwu wiadomo, jest dane publiczne. Jedyne co to na ostatnich komisjach żeśmy analizowali, proszę Państwa, propozycje nauczycieli niektórych, które to w trakcie rozmów społecznych ze mną z radnymi określiły się, że widzą oszczędności finansowe w przedszkolu, które można uzyskać nie prywatyzując przedszkola, nie przekształcając. Po takich rozmowach na komisji jednej, w której byli przedstawiciele nauczyciel, który był na komisji, przedtem był u mnie, tak naprawdę nic z tego nie wyszło, ponieważ żadnej oszczędności tam w rzeczywistości pani nie przedstawiły takich konkretnych. Może jakieś drobne kwoty, ale znowu wracamy do punktu wyjścia. Przedszkole, proszę Państwa, będzie nas kosztowało tyle, co kosztuje, a nawet przeciwnie, będzie drożej kosztowało gminę, ponieważ, i tu muszę Państwu najpierw wyjaśnić, do września roku ubiegłego rodzice płacili ryczałt stały. Była to kwota około 110-115 zł, w zależności od roku, gdzie Państwo uchwały, że się przyjmowali, była to kwota ryczałtowa za jeden miesiąc pobytu dziecka powyżej 5 godzin obowiązkowo. Od 1 września roku ubiegłego, kiedy zmieniły się przepisy, taką stawkę Państwo żeście uchwałą ustalili w wysokości 2,50 za jedną godzinę już, a nie ryczałt za cały miesiąc. I w związku z tym w ostatnim czasie było wiele kontrowersji wokół tej opłaty. Z mediów i z tego, co jest mi wiadomo, a zarówno prawnicy się wypowiedzieli, że powinniśmy, że przedszkole nie ma prawa pobierania tej opłaty 2,50 zł za jedną godzinę w momencie, kiedy dziecko nie uczestniczy w zajęciach przedszkolu. A więc w związku z powyższym wydałem zarządzenie, raczej ustne polecenie pani dyrektor, ażeby zweryfikować okres od 1 września 2011 do chwili obecnej. I za czas, kiedy dziecka nie było w przedszkolu, należy zwrócić tą należność rodzicowi, niesłusznie pobraną, ewentualnie zaliczając ją na poczet przyszłych opłat. Pan dyrektor wie, że to dokonuje. Jest to kwota około 24 tysięcy na moment wyliczenia. Sądzę, że do końca okresu tego, kiedy pobierasz tą opłatę, może ona wzrosnąć nawet do 40, może i więcej tysięcy złotych, co skutkuje niedoborem takiej kwoty w budżecie przedszkola, a więc
no, trzeba znowu szukać w budżecie gdzieś oszczędności, ażeby tą kwotę uzupełnić przedszkolu na koszty utrzymania. Kolejny temat, proszę Państwa, to jest Stowarzyszenie GROM, które Państwu jest znane. Jest to nasza drużyna piłkarska, która zwróciła się do nas niedawno, 2 tygodnie temu, o dofinansowanie sportu kwalifikowanego. Proszę Państwa, kwotę 40 tysięcy złotych mieliśmy zabezpieczoną w budżecie na rok 2012 i taką kwotę mogliśmy przekazać. Jednakże, jeżeli mówimy o sporcie kwalifikowanym, bo takowy to jest, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie GROM, można go finansować, podejmując uchwałę, oczywiście odpowiednią, która będzie, proszę Państwa, tematem naszej najbliższej sesji nadzwyczajnej w piątek o godzinie 15, panie przewodniczący, tak? Tak, o 15. I proszę Państwa, kwota 40 tysięcy złotych jest zabezpieczona od roku ubiegłego, a więc wyższa niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym była 30 tysięcy złotych, teraz jest 40 tysięcy złotych, ale Stowarzyszenie GROM stwierdziło, że aby funkcjonowało, potrzebuje kwoty 80 tysięcy złotych. Taką kwotę również wspólnie ze skarbnikiem i zastępcą żeśmy wygospodarowali w budżecie. I będzie to tematem najbliższych spotkań, jeżeli chodzi o przesunięcie. Proszę Państwa, fakt, że stowarzyszenie się do nas zwróciło tak późno, skutkuje tym, że fizycznie, o ile w konkursie oczywiście Stowarzyszenie GROM zostanie przyznana ta kwota, to i tak fizycznie je otrzyma dopiero według procedury nie szybciej jak koniec maja. Ponieważ taka jest procedura. A więc tu, proszę Państwa, fakt, że słyszę głosy na mieście mówiące o tym, że burmistrz nie dał pieniędzy, jest nieprawdą. Gdyby stowarzyszenie zwróciło się w styczniu, w momencie, kiedy po grudniu uchwalaliśmy budżet na rok 2012, procedura by była już pewnie na tyle daleko, że mógłby go otrzymać. Ale tu nie mówię tego złośliwie, wręcz przeciwnie. Doszliśmy do porozumienia z stowarzyszeniem. Chcemy finansować to stowarzyszenie. Chcemy, żeby drużyna funkcjonowała. A przede wszystkim przy Stowarzyszeniu GROM, proszę Państwa, funkcjonują trzy jeszcze zespoły inne. Młodzieżowe, seniorów, juniorów. Ja nie jestem w tej dziedzinie mocny, ale proszę Państwa, ogólnie jest to około 80 dzieci czy młodzieży, która gra w piłkę, a więc można to uznać za pewien sport masowy. Dlatego, proszę Państwa, jak najbardziej robimy wszystko, żeby przyspieszyć to dofinansowanie. Tak jak mówię, w piątek już macie Państwo sesję nadzwyczajną właśnie na ten temat poświęconą. Myślę, że Pan Przewodniczący potem powie więcej. Proszę Państwa, kolejny temat, który jest teraz dość głośny w mediach, mianowicie drzewo wycięte na Półmieściu. Jest zgłoszenie do nas, procedura jest uruchomiona, trwa. My jako gmina sprowadzamy się jedynie do jednego. Stwierdzić, czy decyzja, którą wydaliśmy my jako urząd, została zrealizowana w całości, ewentualnie, czy nie zostało wcięte więcej drzew niż decyzji. Tą decyzję sprawdzamy. Na chwilę obecną można powiedzieć, że drzew jest chyba wyciętych więcej. Ale nie będę mówił o szczegółach, póki procedura się nie zakończy materiałem z inwentaryzacji, bo takowa została wstępnie przeprowadzona, ale teraz jeszcze musi przejść pewne procedury w urzędzie, ponieważ jest przeliczenie dni z dołu do góry, żeby ocenić, jakie to są drzewa. A więc procedura trwa. Wystąpimy do właściciela gruntu i właściciela drzew, ponieważ właściciel gruntu jest właścicielem drzew. Jest to dla nas Agencja Nieruchomości Rolnej z placówką w Malborcie. I tylko z nimi rozmawiamy.
Wszystkie pozostałe zgłoszenia i to, co w mediach się dzieje, to proszę Państwa, nie dotyczy gminy. Jest właściciel, jak jest agencja, niech szuka własnych drzew, jeżeli mu zginęły. Tym bardziej, że z tego, co w mediach, w prasie było napisane, że zgłosili, że zostały ich skradzione drzewa. I to jest cała wiedza, którą ja przyszedłem. My się sprowadzamy do sprawdzenia naszej decyzji. Tak jak Państwu wiadomo też pewnie z prasy, tak, odbyła się sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zarządzenie, to było to zarządzenie moje, zostało w całości uznane za słuszne i wyrok z Gdańska został skasowany, przez co zarządzenie moje w stosunku do odwołania pani dyrektor Myszki z stanowiska dyrektora w szkole nr 2 rok temu, w lutym, było zgodne z literą prawa. Więc proszę Państwa, to taki troszeczkę bardziej aspekt społeczny, gdzie przez rok czasu musiałem odbierać przeróżne opinie o tym, że bezprawnie i złośliwie zwolniłem pani dyrektor. To proszę Państwa wszystko, jeżeli chodzi o takie tematy, które chciałem dopowiedzieć do tego, co macie w formie pisemnej. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Czy są pytania do sprawozdania z działalności burmistrza przedstawione wcześniej w sprawozdaniu, czy obecnie teraz podczas obrad sesji? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte w akceptującej wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie na temat stanu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem organizacji prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy Nowystaw za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Jeżeli ktoś z radnych ma jakieś pytania lub wnioski, proszę o ich przedstawienie. Bardzo proszę. Proszę bardzo, panią Kupna. Zbliża się magiczna data, 31 marzec. Chodzi mi tutaj o zwolnienia pracowników z ADM-u. Chciałabym wiedzieć, jak będzie dalej pracował ADM, ile ludzi będzie przyjętych z powrotem i na jakich zasadach. To pierwsze pytanie i drugie pytanie. Wyczytałam w internecie, że jest protokół pokontrolny, który był, gdzie kontrola skończyła się w grudniu. Chciałabym też usłyszeć od pana burmistrza parę słów na temat odbytej kontroli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Ja się wypowiem co do kontroli z RIO. Tak jak pani zauważyła, jest w internecie do przeczytania. Każdy się może z nią zapoznać i swoje opinie sam sobie wyrobić. Co do mojej osoby, jestem na etapie uzgadniania tego protokołu, ponieważ protokół został zamieszczony, czy teraz jest uzgadniany. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to może pan prezes. Jest pan prezes, bardzo proszę. Proszę bardzo, pan. Na 14 zwolnionych odchodzi 7 i 7 pozostaje. Tych 7 to jest, którzy odchodzą, mają warunki takie, że mogą przejść na pomostówkę, a z tych pozostałych, co zostają, niestety mają małe dzieci, to są rodziny, żona nie pracuje, tylko mąż pracuje, więc te osoby, te 7 osób zostaje i te 7 osób będzie pełniło służbę w ADM-ie na zasadzie konserwacji. Żadnych nie będziemy robić inwestycji, tylko i wyłącznie konserwację bieżącą. I ci ludzie, tych 7 osób, które zostają, to zrobią i wystarczy na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Panie prezesie, te 7 osób, które zostaje, tak? Oczywiście, tak. 7 osób zostaje, 7 osób odchodzi, bo było do zwolnienia 14 osób.
Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, to dziękuję Panu Burmistrzowi. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Projekt uchwały. Aha, tak, tak, proszę włączyć. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Proszę włączyć piloty. Jest tak, chyba wszyscy już są, tak? Dobrze, 15 osób. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 27 410 560 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 17 687 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 26 663 193 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 17 687 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Ustala się wydatki na zadanie inwestycyjne roczne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za, proszę o przycisk i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Thank you.
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Nowy Staw, oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka numer 73/18 o powierzchni 10 tysięcznych hektara, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, 5 Wydział Ksiąg Wieczysty, prowadzi księgę wieczystą KW numer podany w materiału. Zbycie nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, to jest działki numer 75 o powierzchni 115 tysięcy hektarów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o przycisk. Przytrzymać, proszę bardzo. Sprawdzić, czy kontrolka działa. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 osób za. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Na tablicy są tam wyniki? Ukazują się? Trzeci projekt w kolejności to jest projekt uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 miasta Nowy Staw, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 14/1 o powierzchni 913 tysięcy hektara, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą, numer podany. Zbycie nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, to jest działki numer 13 o powierzchni 1,4457 hektara. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowało 15 osób za. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Czwarty projekt. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nidowo, gmina Nowy Staw. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nidowo, gmina Nowy Staw, do obszaru znajdującego się w części wschodniej tej miejscowości zgodnie z paragrafem pierwszym, ustęp drugi niniejszej uchwały. Punkt drugi. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą przedstawione zostały w załączniku graficznym oznaczonym numerem 1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o przycisk i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 osób za. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą.
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiący fundusz sołecki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o przycisk i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 osób. 15 osób za. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Szósty projekt. Jeżeli chodzi o numerację. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Pomoc w formie usług opiekuńczych sprawowanych w domu podopiecznego przyznawana jest osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, lub osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, pracę zawodową, naukę, brak odpowiedniego przygotowania bądź rodzinę będącą w kryzysie lub innych uzasadnionych powodów. Punkt drugi. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Paragraf drugi. Do zakresu usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego należy zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, zakup artykułów spożywczych ze środków podopiecznego, przygotowanie bądź dostarczenie posiłków i pomoc w ich spożywaniu, palenie w piecu, przynoszenie węgla, zamawianie wizyt lekarskich, zakup leków, artykułów spożywczych i innych artykułów niezbędnych w gospodarstwie domowym oraz rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy na podstawie zeszytu rozliczeń. Motywowanie podopiecznego do samodzielności, wykonywania czynności samoobsługowych, zaspokajanie potrzeb higieniczno-sanitarnych, a w szczególności mycie, kąpiel, czesanie, ubieranie. Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, dbanie o czystość oraz zmiana bielizny osobistej i pościelowej, utrzymanie czystości otoczenia podopiecznego, dokonywanie bieżących porządków w używaniu przez podopiecznego części mieszkania z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, utrzymywanie w czystości menażek, termosów, naczyń stołowych, kuchennych oraz innego sprzętu domowego, utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego, dokonywanie drobnych przebierek bielizny osobistej, dbanie o czystość ręczników, ścierek, kontakt z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, zaspokajanie potrzeb, utrzymanie kontaktu z otoczeniem, a w szczególności dążenie do zmniejszenia poczucia izolacji, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań podopiecznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywanie opłat czynszowych, rachunków i tym podobne. Paragraf trzeci. W przypadku osób obłożnie ciężko chorych, niepełnosprawnych, zamieszkałych wspólnie z rodzinami, usługi opiekuńcze mają być świadczone w zakresie podania posiłku lub opieki higieniczno-pielęgnacyjnej, przy czym powinny być świadczone w godzinach pracy członków rodziny. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Zakres świadczonych usług opiekuńczych, łączny ich czas oraz wysokość odpłatności ustala w drodze decyzji kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan zdrowia wywiadu środowiskowego, a także zebranych w toku postępowania o przyznanie świadczeń innych dokumentów. Punkt drugi. Przy ustaleniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności rodzaj schorzenia, sprawność fizyczną,
podopiecznego, warunki mieszkaniowe, sytuację rodzinną i materialną, uwarunkowania środowiskowe, wydolność opiekuńczą rodziny. Paragraf 5. Kryteria dochodowe osoby lub rodziny ustalać się na podstawie artykułu 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 6. Koszt jednej godziny usługi wynika z przeprowadzanego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych przeprowadzonego przez MOPS Nowy Stan. Paragraf 7. Punkt 1. Obowiązek zwrotu wszystkich wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej z tychże usług z pomocy społecznej, spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej, z masy spadkowej po osobie, która korzystała z usług opiekuńczych, małżonka, małżonku wstępnych przed wstępnymi, dobrze? Wstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej jedynie w przypadku, gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z literą A lub B w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych. Punkt drugi. Kierownik MOPS na wystawie może w drodze umowy ustalić z małżonkiem wstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W przypadku zawarcia takiej umowy nie znajduje zastosowania w stosunku do osób nieobjętych treścią litery, nieobjętych treścią ustępu pierwszego litera C. Paragraf 8. W przypadku osób samotnych, których dochód miesięczny nie przekracza 100% kryterium dochodowego wynikającego z artykułu 8 ustawy o pomocy społecznej oraz osób, u których w rodzinie dochód na osobę nie przekracza dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze wykonywane są bezpłatnie, co nie zwalnia osób zobowiązanych do zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia na zasadach określonych w paragrafie 7. Paragraf 9. Punkt 1. Ustalenie odpłatności za usługi dokonuje kierownik MOPS w Nowym Stawie w oparciu o zebrane zaświadczenia i dokumenty oraz wywiad środowiskowy i wyliczony w nim dochód. Punkt 2. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być częściowo zwolniona z ponoszenia opłat przez określony czas, a w szczególności ze względu na konieczność opłat za pobyt członka rodziny, konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, leczniczej lub rehabilitacyjnej, konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą, w tym samym gospodarstwie domowym, w tym co najmniej nad jedną przewlekle chorą, dalej chorą umysłową, chorobę umysłową, przepraszam bardzo. Chorobę umysłową, wiek powyżej 90 roku życia, wystąpienie zdarzenia losowego. Punkt trzeci. Szczególnie uzasadnionych, innych niż określonych w ustępie poprzedzającym przypadkach, m.in. konieczność ponoszenia wysokich kosztów leczenia, długotrwała choroba, kierownik MOPS w Nowym Stawie na odpowiednio umotywowany wniosek pracownika socjalnego może obniżyć odpłatność świadczonych usług opiekuńczych wynikającą z tabeli zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Odpłatność za usługi opiekuńcze określona niniejszą uchwałą reguluje osoba korzystająca z usług opiekuńczych bądź osoba przez nią upoważniona w kasie MOPS w Nowym Stawie lub na konto MOPS w Nowym Stawie. Paragraf 11. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej w oparciu i na zasadach przewidzianych w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w niniejszej uchwale. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi MOPS na wystawie. Paragraf 13. Traci moc uchwała nr 38/2011 Rady Miejskiej z 24 lutego 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz uchwała nr 77/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 38/2011 24 lutego 2011 roku.
Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2012. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Ale który paragraf? No to może pan, poproszę pana Kunkola. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, czy są uwagi? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa jest za, proszę o przeciw i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 osób, 15 osób za. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Kolejny projekt. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Start w 2012 roku przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Starym uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w brzmieniu określonych w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa jest za, proszę o przeciw i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę państwa, proszę sprawdzić, bo mam, że głosowało 13 osób. Nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Teraz już jest dobrze. Dziękuję. Głosowało 15 osób. 15 osób za. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Projekt uchwały w sprawie zmian do statutu gminy Nowy Staw. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala co następuje. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie szóstym, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf 6, ustęp 1. O terminie i miejscu obrad sesji przewodniczący Rady powiadamia Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady za pomocą listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru doręczanych przez upoważnionego pracownika urzędu lub pocztą elektroniczną. Punkt 2. Paragraf 8, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Punkt 1. W obradach Rady uczestniczą z prawem zabrania głosu zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik gminy, kierownicy referatów, osoby zajmujące samodzielne stanowiska, dyrektorzy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego. Punkt 3. W paragrafie 13, ustęp 2. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie w drodze głosowania przez Radę protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Paragraf 21, ustęp 10 otrzymuje brzmienie. Radni otrzymują powiadomienia o sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał na 3 dni przed posiedzeniem Rady. Punkt 5. W paragrafie 27, ustęp 5. Paragraf 27 ustęp 5 otrzymuje brzmienie. Jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady, sołtysów i przewodniczących organów pomocniczych gminy w formie pisemnej za pomocą listów.
Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo, pan Głowa. Panie Przewodniczący, my żeśmy na komisji dyskutowali na ten temat i mi się wydaje, dla osoby, która nie pracuje, 3 dni można by było to przełknąć, ale mi się wydaje, dla osoby, która pracuje, 3 dni to jest za krótki termin, żeby powiadomić pracodawcy, bo nie ma sprawy. Można by było te 3 dni uwzględnić, ale 3 dni robocze, gdybyśmy to poruszali i na komisji było przyzwolenie, że ma być nie 3, a 4. Nie wiem, co się stało, że akurat stało się z powrotem 3 dni. Także tutaj należało mi, moim zdaniem, uwzględnić radnych, którzy pracują w przedsiębiorstwach. Ten czas na powiadomienie przedsiębiorcy chyba się jakiś należy. Dziękuję. Proszę bardzo. Może poproszę pana burmistrza, czy pani sekretarz o wypowiedź jeszcze. Na drugiej komisji była inna, tak? Decyzja. Proszę państwa. Ale każdy ma prawo mieć własne zdanie, a rada głosuje. Słyszymy, co powiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś inne uwagi? Dobrze. To tylko była informacja, tak? Jest. To znaczy nie. No ja po prostu chcę złożyć wniosek, żeby z tych 3 dni, albo będą 3 dni robocze, żeby było uwzględnione, lub 4 dni od tej chwili dostarczenia dokumentu. Tak rozpatrywaliśmy, te 3 dni też uwzględniają czwartek. Uwzględnialiśmy, że rozpatrywaliśmy, że ten na przykład w czwartek, tak jak tutaj już rozmawialiście państwo na komisji oświatowej, że jeżeli w czwartek zostaną wysłane materiały, to jest piątek, sobota, niedziela, czwartek wysyłane, piątek jest możliwość powiadomienia pracodawcy, sobota, niedziela. I na przykład poniedziałek mamy komisję. Tak? Bardzo proszę. Panu piątek nie dojdzie. Proszę. Przepraszam. Proszę pan burmistrz się zgłosił pierwszy. Tak, proszę. Proszę państwa, tu wyjaśnienie. Na każdej komisji jest wiadomo, kiedy jest sesja, nie jest to tajemnicą, tym bardziej, że ustaliliśmy, że sesja będzie się odbywała na każdy wtorek następny po komisjach, bo jest to tak przyjęte. Było w latach ubiegłych czwartki, dzisiaj wtorki przyjęliśmy po uzgodnieniu z większością rad. A sesje nadzwyczajne kierują się swoimi prawami? Sesje nadzwyczajne się kierują regulaminem i statutem. A sesje zwyczajne, tak jak powiedziałem wcześniej, my i tak informujemy o tym na komisjach, kiedy się będą odbywali. Więc tak naprawdę radni wiedzą już na tydzień przed sesją spokojnie na komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. No i podaję pod głosowanie wniosek pana Boda. Pan Boda podtrzymuje wniosek, tak? Tak. Tak. Proszę bardzo, kto z państwa jest za wnioskiem pana Boda, proszę o podniesienie ręki. 3 osoby. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto się wstrzymał? Brakuje mi jednej osoby. Pan przewodniczący nie głosował. Bo ja głosowałem. Trzymałem rękę. Aha, czekaj, się liczył. Proszę bardzo. Kto jest przeciwny? Nie. Kto się... Kto jest przeciwny? Proszę bardzo. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Przepraszam, najmocniej. 12. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zgadza się? Tak? Wniosek pana Bogara został odrzucony. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej uwag, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa jest za? Proszę o przycisk i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, 12 za, 3 przeciwnych. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Z
skończyliśmy projekt biurowy, przechodzimy do zapytania i wolne wnioski radnych i zaproszonych gości i przybyłych na sesję gości. Bardzo proszę, kto z Państwa ma pytanie, bardzo proszę o przedstawienie. Bardzo proszę Pani Sołtysa. Proszę, proszę poczekać chwileczkę, zaraz dostarczymy. Przepraszam. Mogę? Co w dysku mieścia Małgorzata Strata? Chciałabym wyjaśnić pewną sytuację, która nastąpiła, gdy zgłaszałam zaistniałą sytuację ucinki drzew. Zgłosiłam tę sytuację do urzędniczki ochrony środowiska. Nie znam imienia ani nazwiska tej pani, bo nie dociekałam. I wezwałam policję i tą panią na miejsce. Około 16 zadzwoniłam lutego na policję, która nie przyjechała, powiedziała, że przyjdzie w poniedziałek za panią z ochrony środowiska. Przyjechał pan policjant z ochrony środowiska pani, która stwierdziła wręcz, że nic się nie stało, że jak mają pozwolenie, to nawet tego dęba mogłoby ściąć, które tam rośnie, no nie wiem, 80 cm średnica. Już pomijam 50, może 60 sztuk, to już też chyba nie ma znaczenia. Drugie pytanie, dlaczego ta pani z ochrony środowiska, pomimo znajomości dokumentów, bo na pewno je znała, przyjeżdżając na miejsce, proszona byłam o interwencję, widziała sama, że jest niezgodność ze stanem faktycznym i ponad miesiąc nie reaguje, nie wiadomo, nikogo nie zawiadamia, ani rady, ani burmistrza, bo nic mi o tym nie wiadomo, w zamian za to zwodzi mnie, podaje mi następne dokumenty, które mam wypełnić przez najbliższe dwa tygodnie. I śmiem twierdzić, że z perspektywy czasu nie zostaną postawione żadne zarzuty nikomu, ponieważ są trzy osoby wysoko postawione, które są zamieszane w tę sytuację. Chcę prosić radnych o nadzór nad tą sprawą, ponieważ obawiam się, że szczegóły tej sprawy nie ujrzą światła dziennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. W związku z powyższym, szanowni państwo, pani sołtys, pani przypominam, że jest pani w pewien sposób podwładną burmistrza i należało o tym poinformować burmistrza, jeżeli pani się czuje osobą, która była tu zlekceważona w urzędzie. A co do tej pani wypowiedzi, bardzo proszę złożyć to, mamy to już nagrane, co prawda, ale w formie pisemnej jako skarga na czynności urzędnicze. Ponieważ na takim forum ja nie będę poddawał rozwadze, kto mówi prawdę, kto mówi nieprawdę. To są słowa przeciwko słowom. Proszę złożyć formalne zawiadomienie o skardze na czynności urzędnicze. Pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz. Jeżeli już, to bardzo bym prosił, że przepraszam, że nie dodałem. Pani Sołtys, czy mogłaby pani określić, o jakich urzędników chodzi? Czy chodzi o burmistrza? Nie mogę. Pani powiedziała o trzech osobach wysoko postawionych. Tak. Proszę powiedzieć, czy chodzi o moją osobę? Nie mogę dla mojego bezpieczeństwa. Ale proszę, pani już to powiedziała. Ale nie nazwisko. Pani to powiedziała. Więc proszę powiedzieć. No to proszę to skierować do odpowiednich służb czy organów, bo takie rzucanie słów, wiem, że nie padły nazwiska, ale... Panie przewodniczący, proszę, widzę, że bardzo wyraźnie, że jeżeli pani sołtys tak daleko idzie z tymi pomówieniami, bo na dzisiaj to są pomówienia, ponieważ fakty, o których należy mówić, to chcą wówczas, kiedy stają się rzeczami udowodnionymi. Zresztą ja w swojej sprawozdaniu swojej powiedziałem, na jakim to jest etapie. I w takim razie, pani sołtys, jeszcze raz panią proszę, jeżeli pani tak dzisiaj to powiedziała, proszę złożyć pisemną w formie pisemnej takie zażalenie na czynności, to co pani dzisiaj powiedziała. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę bardzo, pan Kasperski. Chciałem się zapytać pana burmistrza, czy protokoły zakładów ubezpieczeniowych, bo rolnicy mają ubezpieczone rzepaki, pszenice, czy te protokoły będą brane pod uwagę
tej komisji, która będzie komisji podobał, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni Państwo, panie Kasperski, ja po raz pierwszy mam do czynienia z tą procedurą. Nie umiem odpowiedzieć dzisiaj, ponieważ nie posiadam takiej wiedzy. Oczywiście, że chciałbym, ażeby ten protokół z ubezpieczalni był uznany, bo będzie prostszy, nie będzie trzeba ponownie chodzić po gruntach rolniczych. Ale tak jak się na dzisiaj, od wczoraj do dzisiaj się zorientowałem, musi być to komisja, której skład podam do wojewody. Wojewoda musi tą komisję zaakceptować, ażeby była prawomocna i podpisy tych członków komisji pod tym protokołem dają możliwość rolnikom ubiegania się z tym protokołem o nieodszkodowania w zakładach ubezpieczeń, ale być może będą kredyty klęskowe, o których jest troszeczkę. Próbujemy coś zrobić. Dzisiaj po rozmowie z przedstawicielami izb rolniczych taka sugestia padła w rozmowie, że może będzie się, izby będą się starały o jakąś pomoc ze strony wojewody bądź rządu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 10. Informacje i komunikaty. Pozwolę sobie odczytać zaproszenie. Nie wiem, część może indywidualnie zaproszenie dotarło. Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu mają zaszczyt zaprosić Szanowną Radę Miejską na prezentację wspomnień pana Alfreda Paruszewskiego, dobrze przeczytałem? Paruszewskiego, autora książki Niewolnik pod żaglami. Spotkanie odbędzie się 27 marca, to znaczy dzisiaj, o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 2, tak? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Mógłbym dodać, to zapraszam wszystkich państwa tutaj obecnych wraz z osobami towarzyszącymi. Jest to spotkanie właśnie autorskie człowieka, który chciałby się podzielić swoimi przeżyciami w 1940-45 latach jako pracownik przymusowy na Zalewie Wiślanym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie? Pani sekretarz, następnie pan dyrektor. Ja mam informację dla radnych. Na ostatniej sesji podawaliśmy informację, że będzie szkolenie dla radnych z zakresu organizacji pracy rady. Nasza pani radca prawny, która miała prowadzić to szkolenie, była wypadkowi, ma złamaną nogę. W związku z tym 14 kwietnia to szkolenie nie będzie mogło się odbyć. Nie będzie ona po prostu do nas w stanie tutaj dojechać. Zaproponowała inny termin. Jest to 28 kwietnia. 28 kwietnia jest dniem takim tuż przed tym długim takim weekendem majowym. Nie wiem, czy Państwu będzie to odpowiadało. Jest jeszcze trochę czasu. Ja myślę, że tutaj jest kwestia zastanowienia się. Będziemy w kontakcie z tą panią i wtedy ewentualnie ten termin jakiś tam ustawiczy. Ja też się chciałam. Proszę, żebyście się Państwo zastanowili. Ja też, tak? Przepraszam, panie dyrektorze, już zaraz panu oddam głos, tak? Jeszcze też woli informacji chciałem powiedzieć o wypowiedzi na temat nieobecności pani mecenas, naszej pani mecenas na dzisiejszej sesji, ale ponoć jest bardzo chory. Także chciałbym, żeby tutaj ewentualnie nie było jakichś niedopowiedzeń. Proszę bardzo, pan dyrektor. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja tutaj w imieniu Nowostawskiego Ośrodka Kultury pragnę bardzo serdecznie zaprosić całą Radę, wszystkich tutaj obecnych gości na Festiwal Smaku Wielkanocnego, który odbędzie się w czwartek 29 o godzinie 17 w Kompleksie Służb Ratowniczych. Będzie jak zwykle wiele atrakcji. Zapraszam, może ktoś z radnych. 17:00 trzymam. Może ktoś z radnych przyjedzie i podzieli się jakąś potrawą wielkanocną z nami wszystkimi, do czego bardzo serdecznie zachęcam. I wszystkich zaproszonych gości, którzy uczestniczą na sekcji również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Komfort. Przepraszam bardzo. Pan Komfort, następnie pani dyrektor szkoły. Ja chciałam tylko dopowiedzieć. Następnie. Ja mam pytanie. Proszę. Ja proszę. Pani Komfort. Jedna impreza i druga w gimnazjum impreza w tym samym dniu. Kochani, to są ważne imprezy. Ja wiem, że my możemy się podzielić. Ale właśnie, ale to na przyszłość mam prośbę. Korygujcie to.
Bo to tu coś na nie tak tu wyszło chyba. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za uwagę. Ja tylko chciałam dodać jedno zdanie. Przepraszam, już pani dyrektor, już. Proszę bardzo, pani dyrektor. Ja chciałam dodać jedno zdanie do pana dyrektora. No, już na tym Festiwalu Smaku Żuławskiego będą do kupienia te oto piękne palmy, rękodzieło artystyczne w różnych cenach, także bardzo serdecznie również zapraszamy. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. Punkt 11 porządku obrad, zakończenie obrad sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, dziękuję raz oraz